Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 RP. Dzisiaj jesteśmy z Krzyśkiem na zakupach, dlatego że tata pożyczył nam po prostu furkę, żebyśmy pojechali sobie na zakupki. I dostałem przed chwilą telefon od szefa, że jest mała robótka do zrobienia. Trzeba przetransportować samochód offroadowy do jego kanciapy i przetestować ten samochód offroadowy. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna akcja. No ale nie mamy za bardzo czasu i musimy wykorzystać taty samochód. Tata dał nam samochód tylko do tego, abyśmy pojechali sobie do miasta. No i tak trochę lipa, musimy tutaj, wiesz, tak... No, nie powiemy o tym tacie i tyle, no po prostu weźmiemy furkę, podjedziemy pod szefa, podrzucimy go na miejsce, no bo będziemy transportować ten samochód samochodem, pojazdem dostawczym, ciężarówką, a Krzysiek nie ma prawa jazdy na ciężarówki, nie miałby sam jak tego zadania zrobić, no a poza tym ktoś musi jedną osobę tam przewieźć, bo tą ciężarówkę my wynajmiemy do transportu tego wielkiego samochodu offroadowego. Także no, trudno, no tata nie musi o wszystkim wiedzieć, co Krzysiek robi, ale wiesz, tata teraz częściej pożycza Krzyśkowi samochód, dlatego że ostatnio mu wymieniliśmy opony na te zimówki, więc jest wdzięczny i myślę, że częściej sobie będziemy w Nissanku siedzieć i grzać dupeczkę. A też szef coś zaczyna tam pobąkiwać, że Krzysiek jest bardzo dobrym kierowcą i wziąłby go jako kierowcę jakiegoś rajdowego czy coś takiego, ale to wiesz, tam przy piwku, także to jeszcze daleka droga do tego, aby zrealizować marzenie pana Krzysztofa. A my jedziemy sobie odebrać szefa i pojedziemy na miejsce odbioru ciężarówki z samochodem offroadowym. Jesteśmy pod kanciapą szefa, zabierzemy go stąd. Uuu, już tutaj szefo stoi. Nie, to nie szefo, szefo nie ma takiej fury. Dobra, zabieramy szefa i jedziemy w drogę. Kawałek drogi nas czeka, mamy na to miejsce dojechać, to jest kawałek stąd. Właściwie trochę pojechałem taką złą drogą boczną, gdzieś tam naokoło, ale szef powiedział, żebyśmy sprawdzili, jak te opony, co założyli fachowcy do taty, jak one się sprawują i gdzieś pojedziemy sobie na jakiś offroadzik, żeby sprawdzić furkę. Mam nadzieję, że się nie uszkodzi za bardzo i że nie będzie problemów, ale pojedziemy na jakieś takie bardziej neutralne miejsce, żeby sprawdzić te oponki. Także myślę, że nie będzie problemu, aby przetestować furkę. Ten Nissanik jest zresztą bardzo fajny, Krzysiek bardzo go lubi. Lubi nim jeździć, mimo tego napędu naprzód i takiego, no, takiej trochę nudnej jazdy, jeśli chodzi o ten napęd naprzód, bo Krzysiek to by chciał troszeczkę tak boczkiem, no, czasami tak na tych zakrętach, żeby zarzuciło coś tam, żeby się działo, no to byłoby chyba fajnie, ale no jest jak jest, musimy sobie na razie jeździć tą furką. No i to też nie zawsze, nie? Czasami od mamy, czasami od taty. Tutaj mamy taki shooterek na wprost. Zobaczmy, opony zimówki. Jak przyklejony. Krzysiek jak ryba w wodzie. On lubi takie klimaty. Łooo, ostry zakręt! Ledwo wyhamowałem. Nie no, pątki zdecydowanie dają radę. Mam nadzieję, że tam zawieszenie się nie uszkodzi. A przy okazji wyjedziemy sobie już na drogę do naszego celu. Bardzo fajnie radzi sobie ten samochodzik. Nie ma aż tak dużo mocy, żeby tutaj się coś złego działo, więc da się też spoko opanować furkę, prawda? Kurczę, jest już noc. Noc się robi powoli. Nie wiem. Nie wiem, co to będzie. Tata chyba do pracy ma jutro jechać. Z rana. Także, no, może być ciężko. Dobrze, zajechaliśmy sobie na miejsce. Jest już ciemno, totalnie ciemno. Więc no, będziemy musieli jakoś do rana się wyrobić z transportem. No ale jazda ciężarówką raczej nie należy do najszybszych. Szefo już poszedł po kluczyki do ciężarówki i zaraz ruszamy.
potem będę musiał jeszcze odstawić furkę taty no pod chatę, żeby miał czym do pracy jechać. Mam nadzieję, że nie zobaczy, że furka ubrudzona od offroadów. No i dobrze, zapakowaliśmy się już ze wszystkim. Startujemy z ciężarówką. Musimy ją dostarczyć, bardzo krótkie biegi są. Musimy dostarczyć furkę do naszej kanciapy i będziemy ją chyba testować jutro czy coś. Kurde, już się dzień zrobił, cholera jasna. Tata nie będzie zadowolony chyba z takiego stanu rzeczy. Stanie rano, a tutaj nie ma furki. Coś czuję, że Nissana chyba już nie zobaczymy tak szybko. Prawda? No nic, ale na razie jedziemy, dostarczymy ten samochód, jakoś się tacie wytłumaczymy. Mama ma dzisiaj wolne, także tata weźmie sobie najwyżej Gulfa od mamy i będzie dobrze wszystko. No trochę się tam pogada i tyle. Jakby Krzysiek musi zarobić na swoje marzenia, tak? No a gdzie on zarobi, jak nie tu? Dobra, skręcamy. Ależ to jest ciężkie w prowadzeniu. Zobaczcie, jakie bydle. Euro Truck Simulator, nie? Jedziemy na miejsce, dostarczymy to i no myślę, że się kawałek przejedziemy, kurczę, tą furką, bardzo fajny samochód ponoć. Jeszcze Krzysiek takich samochodów nie widział, także dla niego to już w ogóle będzie szok, nie? Tak, także musieliśmy wziąć tutaj na miejsce szefa, szefa ma tylko prawko na samochody ciężarowe. Krzysiek sobie jeszcze nie wyrobił, a zresztą aż tak bardzo no nie jest potrzebne, nie? Tutaj wszyscy lekko, musimy ich wyprzedzić, nie mamy czasu. Tutaj mamy tylko 4 minuty. Na 4 minuty wypożyczyliśmy ciężarówkę, więc wiesz, no nie ma żartów, trzeba gaz do końca i jazda. 100 na godzinę pod górkę, ledwo co, zobaczcie, ledwo co. Ale jakoś sobie poradzimy. Właśnie fajnie by było może przetestować jakoś na offroadzie tę ciężarówkę. A to może innym razem, nie? Na razie sobie przetransportujemy, tak? Ślisko! Nie wiem, czy tutaj zimówki są w tej ciężarówce. O, zobaczymy zaraz. O kurczę, trzeba uważać. Wypadniemy z toru! Trzeba docisnąć. Kurde, Krzysiek, trzymaj się! Trzymaj się, Krzysiek! Dziesiątka, 10 biegów tutaj mamy aż. Musimy się pośpieszyć, bo nam się wynajem kończy. O, nie wiem, czy się zmieszczę. O kurcze, było blisko. O nie! Kurczę, dobrze, wypożyczona. Myślałem, że w drzewie skończymy, ej! Oj, pięknie, moi drodzy. Tata już do pracy co prawda pojechał, ale odstawię mu tą furkę, żeby nie było. I zaraz szefo wyślę po nas taksę, żebyśmy sobie wrócili do niego i przetestowali tę furkę. Jest nam bardzo wdzięczny w ogóle za to, że tak zaryzykowaliśmy trochę i znaleźliśmy czas dla niego, żeby go podrzucić na miejsce. On docenia takie rzeczy, a wiecie, czasami warto pomagać ludziom, nie? Z tego są różne korzyści. No dobra, dostawiamy sobie Nissanka i wracamy do szefa. Po Krzyśka przyjechała specjalna taksówka, która dostarczy go do szefa, myślę, że bardzo, bardzo szybko. Thank you.
taksówka sfailowała. Wyobrażacie sobie, jak Krzychu musi się czuć w takiej taksówce? Rozwalony płotek, taksówkarz się nie przejmuje. Sprzeciwka! Tutaj dalej kontynuacja drogi. Ja nie wiem, co ten taksówkarz zrobił. Chwileczkę. Taksówkarz się zatrzymał i powiedział, że dalej sobie pojedzie Krzychu, że da mu się przejechać swoją taksą. Krzychu w niebo wzięty, ale też trochę się cyka. Dobra, próbujemy. Włączył wycieraczki, noob. Jedzie 70 km na godzinę po offroadzie. Nie są żarty, nie Krzycho? Nie wiem, czy Krzycho zaciągnie ręczny. Zobaczymy. Boi się trochę. Kurde, każdy by się bał. Z takim szaleńcem siedzieć w samochodzie, nie? Oj, Krzycho, Krzycho. Jeszcze daleka droga przed tobą. Tutaj mocniej wszedł w zakręt i przez kałużę. No i dał radę, chłopak, dał radę. Ręczny. No niezbyt. Niezbyt, niezbyt. Dobra, taksówkarz przesiada się z powrotem. A nie ulega wątpliwością, że taksówkarz straci swoją robotę, ale może jeszcze go spotkamy. Szaleniec jaki, zobacz co on robi. I Krzysiek dostarczony, ale z taksówkarz już chyba to furą po nas nie przyjedzie. O rany. Proszę bardzo, fura już przygotowana. Jest to specjalny Mercedes 6x6. Jedziemy z szefem sprawdzić tę furę. To nie będzie nasza fura, to będzie fura do oddania. Natomiast szefo bardzo polubił Krzyśka. No i mam nadzieję, że coś tutaj dalej się podziała. Jeśli chodzi o scenę drifterską, scenę moderską, jeśli chodzi o motoryzację. Zobaczymy. Na razie sobie testujemy 6x6 Mercedes. Jedziemy w góry. Kopa ma niezłego. Chociaż wątpię, żebyśmy tutaj wpadli w jakiś kontrolowany drift. Ta fura zdecydowanie ma za dużo trakcji na takie rzeczy. Jedziemy sobie w góry, potestujemy, sprawdzimy jak samochód sprawdza się przy bardzo hardkorowych podjazdach. Na razie znajdziemy jakiś taki bezpieczny zjazd na offroad, żeby tutaj żadnego kierowcę nie potrącić. Jedziemy sobie z szefem, oczywiście szefo prowadzi, także zdecydowanie spokojniejsza i odpowiedzialniejsza jazda niż to w przypadku było taksówkarza. I próbujemy to pod górę. Mamy taki mocniejszy podjazd. Ślizga się fura, dobra, cofniemy. Gdzieś tam się chyba zawiesiła. Tutaj mamy taką ładną drogę, ale spróbujmy podjechać tutaj. Podjechała bycza fura. Ekstra. Bardzo długa jedynka jak na taki samochód offroadowy, trzeba przyznać. Może by było ją tam jeszcze dostosować, nie? Tą skrzynię biegów w samochodzie. Okej, mamy ładną panoramę miasta stąd. Będziemy sobie teraz tutaj zobaczyć. Tu jeszcze chyba mamy taki
mocny podjazd i hardkorowy szczyt do podjechania. Póki co widzicie, że tutaj dla tego samochodu no chyba nie ma takiej góry, której by nie podjechał, prawda? Aczkolwiek nawet przez chwilę się zawiesił, nie? Także trzeba mieć to na uwadze. Szefo tylko zwrócił uwagę, że chyba zawieszenie jest źle dostrojone na offroad i trzeba by było sprawić, żeby było bardziej bardziej miękkie. O, teraz jest takie chyba bardziej na twardo, wydaje się. Coś tam tłumi, coś tam wybiera, nie? Jakieś nierówności, ale to chyba jeszcze nie jest to jeszcze. Chyba można było coś tam, można by było coś tam jeszcze poprawić. Dobra, podjeżdżamy teraz tu pod górę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dwójka zmuliła trochę. Przydałaby się jakaś blokada dyferencjału czasami, nie? Tu nie ma aż takiego błota, żeby to robić, ale czasami to się przydaje. Okay, mamy taki hardkorowy szczyt. Zobaczymy, czy uda się podjechać furką. Tu drogę dookoła, ale spróbujmy sobie tu uderzyć. Te kamienie ominiemy. Ciężko, ale jedzie, dobrze. Patrz! O, na pełnym gazie. O kurczę, podjechał. No przy tym podjeździe naprawdę tyle trakcji, co ma ten samochód, się przydało, no nie? 6x6, zobaczcie. Dużo mocy. Jesteśmy. To jest jeden z wyższych punktów w Wielkiej Brytanii. Że możemy sobie tutaj pooglądać widoczki. Pewnie będzie widać całą panoramę miasta. Jeszcze cofniemy trochę. O właśnie. Całe miasteczko stąd widać, no nie? Ładnie. Są jeszcze inne szczyty do zwiedzania. No myślę, że ten samochód byłby perfekcyjny na to. Szefo zastanawia się, czy kupić sobie tą furkę. Chociaż byłby to dla niego bardzo, bardzo duży wydatek, bo fura kosztuje ponad 3 miliony dolarów. Zawiesił się? Czy pojedzie? Jest przerwa, mniej gazu. O, coś tutaj w powietrzu się zawiesiliśmy. Dobra, udało się posadzić. Czyli trzeba unikać takich miejsc, gdzie ta fura na długość się po prostu zawiesi. Nie wiem, ile to może mieć, 6 metrów długości ten samochód? Czy z 5,5? Nie wiem. Ogromne to jest. Trzeba uważać na takie miejsca, gdzie... O, tak jak tam mieliśmy, nie? Dobra, zobaczmy tutaj. Tu mamy jeszcze jakąś wieżę. Musimy sobie to wszystko ładnie objechać, nie martwić się, chociaż czasami można się też zawiesić, jak przed chwilą. Tu będziemy mieli skały. Zobaczymy, chyba nie uda się tu zjechać, nie? Tu będzie za stromo. Raczej fura nam po prostu spadnie. Jesteśmy mocno przechyleni. Spróbujmy tu uderzyć. Tu między kamieniami może nie w prawo, tylko gdzieś tu sobie zjedziemy. Zobaczymy, czy to pójdzie. Nawet jakaś chyba droga jest taka wydeptana albo coś. Powoli. Dobra, zobaczmy sobie wzdłuż tych kamieni, pojedziemy teraz. W prawo. Zobaczymy, co tu jest. Krzycho już osrane, nie? Bo tutaj się siedzi wysoko w tym samochodzie. A on jest przechylony, ja wiem, tak o 10 stopni w stronę urwiska. Także no, można się wystraszyć. Ja bym się bał. Dobra, i tu mamy zjazd. No Krzycho, trzymaj się. Ej, prawie pionowo w dół, nie? O kurde. Dobra, musimy zrobić jeszcze jeden test, bo fajnie sobie tutaj po górach jedziemy i wszystko super jest, ale musimy jeszcze sprawdzić, bo tutaj mamy bardzo wysokie zawieszenie, mamy napęd 6x6 i powinniśmy sprawdzić, jak samochód poradzi sobie na wodzie. Na otwartej takiej wodzie po prostu, o ile jeszcze nie zamarzła, bo w sumie jest zima, ale chyba tutaj jeziorko takie malutkie, które mamy po prawej stronie, ono nie zamarza, nie wiadomo dlaczego. Może to jest jeziorko z ropy, po prostu zanieczyszczone. Musimy znaleźć gdzieś zjazd.
na pobocze, nie chcemy tutaj niszczyć barierek. Tak, mamy zjazd, możemy sobie tutaj na spokojnie zjechać. Pyk. I zobaczmy tutaj na dole, co się dzieje. Tak, nie zamarzło, więc jest to prawdopodobnie jezioro z ropy. Zjeżdżamy, na to wygląda na takie brunatne, nie? O, a my tu nie przejedziemy. Mamy barierki, także musimy je jakoś ominąć. Tu chyba z... O, tutaj jest przerwa, jest jakiś taki zjazd. Tu sobie można przejechać i tu mamy gospodarkę. O, zahaczyłem! Ciężko było się zmieścić tą wielką bestią, ale tu chyba nie wyjedziemy. Też objechaliśmy komuś na podwórek, tak o. No pięknie, pięknie. Dobra, zjeżdżamy stąd zanim nas okrzyczą. Chodźmy tutaj. Kurczę, rozwaliłem. Tym samochodem ciężko się tutaj zmieścić. To jest takie odgrodzone i szefo wpadł na inny pomysł. Tutaj mamy skałę i rozpędzimy się z góry i po prostu skoczymy z tej skały. Co wy na to? To wszystko ogrodzone jest. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Kurde, Krzysiek. Krzysiek chce wysiąść już. To jest dla niego za dużo, no. Dobra, wracamy tutaj. Pyk. Teraz musimy jakoś tak trafić, żeby tu przeskoczyć. Myślę, że się uda. Myślę, że się uda. Musimy się rozpędzić z góry. No trzeba przetestować furkę przed kupnem, czy nie? To jest spory wydatek. Tutaj żeśmy rozwalili. Dobra, trudno, no. Jump! Do wody! Pięknie! I wjechaliśmy sobie. Czy ta furka w ogóle się tutaj zatopiła? Chyba nie, bo ta woda jest... Ta woda jest tak płytka tutaj. Chyba, że gdzieś indziej jest jakoś głębiej. Jezioro to takie główne jest zamarznięte. Tylko tutaj jest niezamarznięte. Dlaczego? O, jest, jest trochę głębiej. Zobaczcie. No, troszeczkę tak do połowy koła. Głębokość. To ile to może mieć? Połowa tego koła to jest jakoś metr? Ogromny samochód. Jeszcze takie militarne barwy mamy. Bardzo się to szefowi podoba. No bez wodą radzi sobie bez problemu. Kurcz, tyle mocy. Leciutko. Jedziemy jeszcze tu gdzieś. Chyba powoli będziemy już Krzyśka odwozić do domu. Przy okazji sprawdzimy prędkość na offroadzie, taką wyższą można powiedzieć. I zobaczymy jak samochód będzie sobie radził na tym ustawieniu zawieszenia, jeśli chodzi o tłumienie różnych nierówności. O, mamy bardzo fajne nierówności, czyli tory. Spróbujmy wjechać na te tory. O kurczę, tu mamy hopę, musimy z niej zeskoczyć. Dobra Krzysiek, trzymaj się! Woo! Tu mamy fajne nierówności. Chyba to taki opuszczony tor jest, nie? Tutaj pociągi raczej nie jeżdżą. Sprawdźmy samochód. Krzysiek osrany. Jedziemy po torach, słuchajcie, 250 km na godzinę. I trzy... O shit. Dobra, jakoś przeżyliśmy. Chyba nie jest źle. Dobra, teścik furki, myślę, że zaliczony. Jeszcze tutaj kawałek sobie pojedziemy takimi offroadami. Zawieziemy Krzyśka na chatkę. No i tak, i wiecie co? Szefo dostał informację o tym, że jest fura bardzo fajna i bardzo rzadka do sprowadzenia z gorącej Italii, tak. Będziemy musieli ją chyba sprowadzić, ale to jeszcze zobaczymy. Będziemy musieli może z Krzyśkiem pojechać. Szefo bardzo polubił Krzyśka, więc na każdą robotę praktycznie jego zabiera. No, to akurat nie jest robota, że robota. Bo bardziej testowanko takie, gdzie ja tutaj żem zajechał. Szefo sobie myśli. Chodźmy tutaj. Cyk.
Jakaś ścieżka taka wydeptana, nie wiadomo czy to dla samochodu czy nie. No, także będziemy musieli sobie ten samochodzik sprowadzić zdecydowanie. Ale to jeszcze nie wiadomo kiedy, bo dopiero trwają jakby negocjacje odnośnie samochodu. No i będzie trzeba na to trochę poczekać. Póki co, on tu nawet podskoczył jak się jechało tak szybko. Nawet podskoczył na tej takiej nierówności na drodze. Ekstra. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejne odcinki z przygód Krzyśka. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się podobało i miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Hejas.